Istnieje osoba szczególna, którą darzysz gorącym pragnieniem, która w końcu zaczyna odkrywać najgłębsze uczucia, które dotychczas skrywałeś. Jak odważny badacz płynący przez nieznane wody, odsłania ona swoje prawdziwe uczucia. Ta osoba, która przeszła pełną zakrętów podróż, teraz otrzymuje boskie objawienia, które oświetlają złożoną sieć, która was łączy. Jesteś naprawdę wyjątkową duszą, potrafiącą odnaleźć radość w najmniejszych niuansach życia i celebrującą każdy moment z energią, która jest absolutnie zaraźliwa. Jednak w twoim życiu jest ktoś, kto jest głęboko zaangażowany w poznanie najbardziej intymnej istoty twojego bytu, tę część ciebie, która jest zarezerwowana i starannie chroniona, ujawniana tylko tym, którzy są najbliżsi i najdrożsi. Ta osoba, kierując się prawdziwą ciekawością i gorącym pragnieniem zrozumienia, kim naprawdę jesteś, obserwuje każdy twój gest z ogromnym zainteresowaniem. Kiedy mówisz o swoich planach, czy to na zwykłe spotkanie z przyjaciółmi, czy na bardziej okazałą imprezę, lekka zazdrość kiełkuje w jego sercu, ale nie jest to zazdrość posiadacza ani niszczyciela. To czuła zazdrość, która rodzi się z obawy o utratę twojej uwagi, wraz z szczerym i miłującym zaniepokojeniem, z kim dzielisz swoje cenne chwile. Miłość, którą hojnie ofiarowałeś tej osobie, przemieniła się w potężny katalizator zmian, głęboko wpływając na przebieg twojej osobistej podróży. Od tego magicznego momentu, kiedy wasze drogi po raz pierwszy splątały się ze sobą, została ustanowiona głęboka więź i od tamtej pory on pragnie jeszcze głębszej komunikacji z tobą. To rodzaj komunikacji, który przekracza codzienne rozmowy i zapuszcza się na terytorium, gdzie dusze się spotykają i rozpoznają, miejsce, gdzie słowa często zawodzą w wyrażeniu głębokości zaangażowanych uczuć. Pragnienie dzielenia się tajemnicami, strachami i marzeniami stało się stałym elementem, uporczywym echem waszych interakcji, popychając was oboje do coraz większej bliskości. Historia Tora Razem's Buto Wallacy Zmienila Big Wazik Zaisai W. Niwio Brazilny Spozab. Obecnie znajduje się w stanie intensywnej oczekiwania, pełen niecierpliwości, aby nawiązać jeszcze głębszy poziom komunikacji z tobą. W nim płonie gorące pragnienie odpowiedzi od ciebie, z taką samą intensywnością i pilnością, jak pulsujące w twoim sercu. Dla niego ten moment jest uwolnieniem, jakby wreszcie uciekał od emocjonalnego więzienia, które dotąd ograniczało jego najprawdziwsze i najgłębsze wyraziste, ograniczając jego zdolność do swobodnego dzielenia się tym, co naprawdę czuje. Teraz jest zdecydowany zostawić cienie przeszłości za sobą, obracając się w stronę przyszłości pełnej nadziei i determinacji. W obliczu obietnicy nowego początku, pragnienie bycia u twojego boku i cieszenia się spokojem, jaki twoje towarzystwo oferuje, staje się niemal przytłaczające. Z odnowionym i otwartym duchem jest gotowy podjąć inicjatywę, chętny porzucić dumę, która czasami stanęła między wami. W momentach, gdy komunikacja zawodzi lub kiedy zauważa zbliżającą się dystans między wami, cień samotności ogarnia go, pogrążając go w morzu smutku i podsycając jego obawy o odrzucenie. Zna głęboko twoje serce i ma jasność, z kim chce dzielić swoje życie. Jednak nad nim ciąży nieustanna troska, obawa, że może jeszcze nie jesteś gotowy na przyjęcie jego najbardziej intymnych wyznań. Wraz z rosnącą troską rośnie również jego niepokój, napędzany pragnieniem jeszcze głębszego i bardziej intymnego połączenia z tobą. Czuje, że każda sekunda jest cenna, a czas szybko ucieka mu przez palce, zwiększając pilność w umocnieniu więzi, które was łączą, zanim będzie za późno. Mimo pozornej jego zaborczości, pogrążony jest w głębokich niepewnościach, które czają się w cieniach jego umysłu. Pragnie być epicentrum twojego wszechświata, tęskniąc za uwagą, która byłaby wyłącznie jego. Dla ciebie chwile, które przeżywacie,
mogą wywoływać uczucie powrotu do przeszłych cykli, ale dla niego każdy moment to cenna okazja do różniecenia płomienia miłości i napisania nowej wspólnej historii, odnowionej narracji pełnej nadziei. Między wami istnieje tajemnicza siła, niewytłumaczalne ogniwo, które łączy was głęboko i niezachwianie. To połączenie trwa, utrzymując się mocno nawet wtedy, gdy fizyczna odległość próbuje się między was wkradać. Pomimo popełnianych błędów i odchyleń, jakie mogą pojawić się na drodze, to połączenie między wami pozostaje silne, niezłomne, przeciwstawiając się przeciwnościom i burzom, które próbują je zachwiać. Teraz jest gotowy do posunięcia się naprzód, do wzrostu i rozwoju u twojego boku. Jest skłonny odrzucić niepewności, które go ograniczały, obejmując dojrzałość w wspólnym zaangażowaniu do wzajemnego rozwoju i głębokiego zrozumienia. Ta gotowość do wzrostu jest dowodem miłości, którą żywi dla ciebie, miłości, która dąży nie tylko do chwilowego szczęścia, ale do ciągłego rozwoju, który wzbogaci was oboje. Widzi każdą rozmowę, każdy uśmiech i każdy gest jako nową szansę na wzmocnienie tego więzi. Każda mała interakcja jest kluczowym elementem w budowaniu tego związku, który tak bardzo ceni. Jest świadomy, że ta podróż wymaga cierpliwości i poświęcenia i jest gotowy zainwestować czas i wysiłek, aby zagwarantować, że oboje osiągniecie prawdziwe zrozumienie i harmonię. Jego determinacja w pokonywaniu własnych niepewności i lęków jest motywowana pragnieniem stworzenia bezpiecznego i miłującego środowiska, w którym oboje mogliby kwitnąć. Wie, że wymaga to więcej niż piękne słowa. Wymaga to konkretnych działań i codziennej determinacji, by być najlepszym partnerem, jaki może być. Chcę ci pokazać, że mimo wyzwań jest całkowicie oddany temu, aby ten związek działał, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Ta historia miłosna, zakorzeniona w wspomnieniach i doświadczeniach przeszłości, jest przeznaczona nie tylko do przetrwania, ale do rozkwitania teraz. Siła, która was łączy, jest porównywalna do solidności fundamentów solidnego domu, zdolnego wytrzymać najmocniejsze wiatry i najbardziej dotkliwe burze. Jednakże ważne jest uznanie, że pomimo tej głębokiej więzi, oboje jesteście kompletnymi jednostkami, każdy świeci własnym światłem, z własnymi pasjami i aspiracjami. Ale jeśli chodzi o prawdziwą miłość, dynamika między wami przekracza indywidualność każdego z was. Jesteście jak dwie komplementarne części skomplikowanego puzzle, które połączone tworzą doskonałość, związek, który jest zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Ta miłość, którą dzielicie, to delikatny i potężny taniec, gdzie każdy ruch i dotyk potwierdzają głębokie zaangażowanie, jakie macie dla siebie nawzajem. Relacja między wami, chociaż mogła być naznaczona momentami burzliwości, błędami przepłatanych strafieniami, niesie ze sobą istotny element, wspólną gotowość do nauki i rozwoju poprzez przeżycia. Ta dynamika nie jest wyłącznie przypadkowa. To proces ewolucyjny, w którym każde stawiane wyzwanie służy jako katalizator wzmacniania więzi, która was łączy. W każdej sytuacji, gdzie niepowodzenia zdają się zagrażać harmonii, odpowiedź drugiej osoby pojawia się nie w postaci krytyki, lecz zrozumienia i miłości. Bierzecie udział w ciągłym tańcu, wiedząc, że bez względu na przerwy czy niezgodne kroki, muzyka waszej wspólnej podróży nigdy nie ustaje. Istnieje wzajemne uznanie, że to nie pierwszy raz, kiedy stajecie w obliczu takich wyzwań. Wydaje się, że już byliście w tym miejscu wcześniej. Jednakże, każdy wspólnie przebyty cykl przyniósł ze sobą dojrzałość i głębszą świadomość niż kiedykolwiek wcześniej. Miłość, którą dzielicie, jest dynamiczna, żywotna, podobna do nieprzerwanego energia karuzeli w wiecznym ruchu, zawsze kręcąca się, zawsze napędzająca do przodu. Ten stały ruch jest esencją waszego związku,
reprezentacją ciągłego rozwoju, który go charakteryzuje. Oczywiście pojawiają się momenty wątpliwości, okazje, gdy jeden z was może kwestionować, czy uczucie drugiej osoby nadal jest tak silne jak dawniej. Te niepewności są jednak naturalną częścią każdego związku, który głęboko zanurzony jest w ludzkiej rzeczywistości. To, co wyróżnia waszą miłość, to zdolność do przekształcania tych wątpliwości w okazję do ponownego potwierdzenia i ożywienia wzajemnego zaangażowania. To nie tylko romantyczna podróż, lecz prawdziwa podróż dojrzałości emocjonalnej, gdzie każde pytanie, każda niepewność przyczynia się do wzmocnienia więzi. W tym nowym rozdziale, który się przed wami rozwija, komunikacja ujawnia się nie tylko jako narzędzie, ale jako kamień węgielny, na którym budowany jest cały reszta. Stajecie na krawędzi znaczącej transformacji, gotowi do eksploracji głębokości intymności i szczerości, które nigdy dotąd nie zostały zgłębione. Miłość, która was łączy, teraz bardziej dojrzała i rozwinięta, jest gotowa na nowe wyzwania, jakie życie może przynieść. Ta dynamika między wami to równoważna wymiana dawania i otrzymywania, gdzie marzenia i cele nie są już tylko indywidualne, ale wspólne, a każdy krok na drodze towarzyszy bezwarunkowe wsparcie drugiej osoby. Droga do tego momentu nie była prosta. Oboje stawialiście czoła intensywnym lekcjom, każdy musiał się dostosować i nauczyć się w istotny sposób. On, z jego strony, musiał stawić czoła trudnemu zadaniu nauki puścić wodze kontroli, zrozumienia, że nie wszystkie aspekty życia mogą być meticułusznie zorganizowane. Był to proces często bolesny, ale absolutnie niezbędny dla osobistego wzrostu i rozwoju związku. Ty z kolei wchłonąłeś ważną lekcję o istocie prawdziwej miłości. Nie polega ona na kontrolowaniu lub kształtowaniu drugiej osoby, lecz na budowaniu fundamentu zaufania i wzajemnego szacunku. Przyjmij z wdzięcznością błogosławieństwa, które życie hojnie ci oferuje, i uznaj, że prawdziwa miłość to nieustająca podróż odkryć i objawień. Jak niekończący się emocjonalny taniec, nigdy nie traci swego rytmu, poruszając się w takt splecionych serc. Ten moment stanowi początek nowego rozdziału w twojej historii miłości, rozdziału, który czeka na zapisanie go barwnymi farbami pasji, głębokiego zrozumienia i najczulszej czułości. Na każdym kroku tej podróży pamiętaj zawsze, że jesteś godny miłości i troski. Jeśli odzwierciedlasz to uczucie, twierdzę z pewnością, miłość to piękne, silne i radosne uczucie, a ja zasługuję na kochać i być kochanym w pełni i całkowitości. Zapraszam do podzielenia się własnymi refleksjami i doświadczeniami w komentarzach poniżej. Twój wkład jest cenną częścią tej społeczności, którą wspólnie tworzymy. Nie tylko zostawiaj lajka, ale również subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości, które inspirują i podnoszą twój duch. W trakcie tej podróży ty i on nauczyliście się, że prawdziwa miłość buduje się na bazie cierpliwości, wzajemnego wsparcia i zdolności do stawienia czoła wyzwaniom razem. Musiał zmierzyć się z trudnością pozostawienia pragnienia kontroli nad wszystkim wokół, ucząc się, że piękno życia tkwi w jego nieprzewidywalności i naturalnym przepływie. Ta nauka, choć bolesna, była kluczowa, aby mógł się naprawdę otworzyć przed tobą, pozwalając relacji wzmacniać się i kwitnąć w sposób autentyczny i głęboki. Ty z kolei odkryłaś, że miłość nie polega na narzucaniu swojej woli ani oczekiwaniu, że druga osoba dopasuje się do twoich oczekiwań. Chodzi o stworzenie przestrzeni zaufania, gdzie oboje mogą być sobą. To zrozumienie przyniosło nowy wymiar waszemu związkowi, gdzie wzajemny szacunek stał się solidną podstawą, na której zbudowaliście waszą miłość. Rozpoznajcie, że to dopiero początek nowego etapu, pełnego możliwości i chwil, które jeszcze bardziej wzmocnią wasze połączenie.
Każde wspólne pokonanie wyzwania wzmacnia więź i przygotowuje Was do przyszłości z pewnością siebie i determinacją. To czas na celebrowanie wzrostu i osiągnięć oraz na patrzenie z nadzieją i entuzjazmem w przyszłość. Podróż miłości jest ciągła, a każdy dzień oferuje nową okazję do okazywania czułości, zrozumienia i wsparcia. W miarę jak nadal będziecie razem podążać tą podróżą, pamiętajcie, aby doceniać każdy mały gest i każdą wspólną chwilę. To właśnie one razem tworzą symfonię życia, które przelane jest miłością i partnerstwem. Zapraszam Cię do refleksji nad znaczeniem tych lekcji i dzielenia się swoimi myślami w komentarzach. Twój udział wzbogaca tę społeczność i oferuje wsparcie i inspirację innym, którzy również podążają własnymi ścieżkami miłości i samopoznania. Subskrybując kanał, dołączasz do grupy ludzi, którzy poświęcają się budowaniu zdrowych i znaczących relacji, zawsze gotowi wspierać się i uczyć od siebie nawzajem. Miłość to podróż, która warta jest każdego wysiłku, a Ty zasługujesz na doświadczanie wszystkich jej cudów. Kontynuuj wiarę w siłę miłości i moc prawdziwego połączenia. Razem możecie pokonać każdą przeszkodę i zbudować życie pełne szczęścia i spełnienia. Nie możemy się doczekać, aby ponownie z Tobą zinteraktować wkrótce. Razem będziemy podnosić nasze duchy i tworzyć fale pozytywnej energii, które nie tylko nas otoczą, ale także dotkną życia wszystkich wokół nas. Bądź czujny i przygotowany na kolejną ważną wiadomość, która obiecuje jeszcze bardziej wzbogacić Twoją podróż. Niech każdy nowy film będzie latarnią, która oświetla Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą, które emanują zarówno od Boga, jak i od Wszechświata. Amen. Przyjmując te nauki i przesłania, otwierasz się na Wszechświat możliwości, ucząc się nie tylko przyjmować miłość, ale także hojnie ją rozdawać. Każde słowo wsparcia, każdy gest współczucia i każde działanie zrozumienia są cennymi kamieniami w budowaniu wspaniałego mozaiku Twojego życia miłosnego. Tak więc, kiedy idziesz naprzód, pozwól, by każdy nowy dzień był pustą kanwasem, gotowym do wypełnienia kolorami intensywnymi doświadczenia i prawdziwej miłości. Nasz kanał dedykuje się towarzyszeniu Ci w tej przygodzie, dostarczając inspiracji i wsparcia, gdy eksplorujesz obszerne terytoria ludzkiego serca. Będziemy nadal dostarczać treści, które nie tylko informują, ale także zmieniają, wzmacniając Twój duch i wzbogacając Twoje życie emocjonalne.